Cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszych sekretnych blokach chciałbym Wam pokazać kolejny sekretny blok, tym razem numer 2. W naszym odcinku będzie to drugi odcinek. Jak widzicie, nieprzypadkowo przed nami są kłody. Kłody możemy umieścić, mogą być one położone właśnie w ten sposób, tylko tak naprawdę tylko, chociaż to nie jest do końca prawda, tylko w dwóch położeniach, prawda? Poziomo oraz pionowo, gdzie widać, prawda, te wszystkie końce, prawda? To tak można powiedzieć. Ok, zniszczmy to. Jak widzicie, tutaj widać po bokach to, że drzewo zostało ucięte, ale można jeszcze jeden blok zrobić za pomocą takiej oto komendy. Zaraz Wam pokażę coś takiego. Jak widzicie, dzięki temu powstaje nam kłoda, która, jak widzicie, ma tak jakby sześć twarzy. Ja to nazywam twarzami. Zobaczcie, z każdej strony ma tą korę. Nie widać, żeby była ta kłoda ucięta. Oczywiście komendę podam w opisie do filmu, jak stworzyć, jak wyemitować, jak wykraftować, jak dostać tą właśnie taką kłodę. Oczywiście komendę możemy zmieniać tutaj, w tym przypadku tutaj. Kiedy wpiszemy liczbę 13 w date, mamy innego rodzaju drzewo, prawda? Kłodę, prawda, z innego rodzaju drzewa. Możemy też 14. Jak widzicie, tutaj brzoza tym razem pojawiła nam się. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!